5 godzina rano już wstaję, idę, już kopię. Już włożę. No i, a teraz jest dzień coraz dłuższy, bo przedtem jak był krótki w grudniu czy w styczniu, musiałem się fest namęczyć, bo szybko śpieszyłem się, a teraz nie muszę. Teraz powoli, powoli, a to samo zrobię, co wtedy w tym krótkim dniu. Tylko, że już mam wolność. I coraz będzie dłuższy, to ja dużo zrobię, a nie muszę się tyle wysilać. I jeszcze tamte cztery ściany wytynkuję, okna prawie nowe. Jeszcze wypukuję na fuchkach, jak na górze czyściutko. Muszę sobie chrustu przynieść. Wiesz, jak wiatr wiał, to pełno gałązek suchego pada. Ja chodzę i zbieram, noszę. No różne funkcje przez cały dzień. To jest kute. I kiedy? Przed wojną to było i mieli stodoły i wszystko właśnie i służyło. Wielkie drzwi, 100 kilo ważyły i otwierali stodołowe po niemieckie. I to jest wszystko kute, zawias potężny, o, i modelowany właśnie kowal, główka, wszystko tak jak i w zamczyskach i wszystko. A to leży wszystko w ziemi. A ja potrzebuję, wykopię i z tego mogę zrobić. O, do bramy, do czegoś, wszystko. Tak samo właśnie kawałki metalu, takie grube, o widzisz, wszystko mogę rozgrzać, wykuć i mi się przyda. A ktoś przyszedł do mnie, to ja mu założyłem właśnie na usta, żeby wyglądał jak bocian. I się śmiali, bo się pytali, do czego to potrzebne. No to ja tłumaczę, a jak nie wiesz, to dawaj usta, ja ci nasadzę i zrób zdjęcie, jesteś bocianem. Wtedy będziesz wiedział. Przyjdzie deszcz, już mi nie leje, bo już mam właśnie na górze, a więc dach zrobiony i ziemia nasypana. Będzie tam trawa, już tam będzie trawa rosła i będę miał super. Przyjdzie deszcz, trawa będą korzonki łykały i tyle, a reszta co pójdzie do renny i będzie do beczki i będzie się lało. No i zrobiłem sobie drzwi, przyniosłem, właśnie bo wyrzucają dobre i zrobiłem i mam zamykane. Na komórkę będę robił właśnie na taką drewutnię, to dam paleta koło palety i już mam dach. Na to położę papy czy wykładziny, już mam dach elegancko i poprzybijam i już jest. A pod spodem daję sobie materiał, co będę chciał. I tak, a leżą, a idę, leży paleta, biorę pod pachę, przynoszę. Jedno do drugiego złączone całe, o, kamienie, mur, wszystko poskładane jedno do drugiego i czynię. I jest fajne, widzisz? Tak to można zrobić. Jak byłeś wcześniej, to tego nie było, a teraz wykopałem, dzień po dniu kopię i teraz wchodzę tu, tu była góra, o jeszcze, a teraz już skopane, wywiezione, teraz już biorę tu, o, i wybieram coraz dalej, a mam jeszcze, ho, 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 kopania, jeszcze lat będę kopał i będzie jeszcze pięknie. Widzisz, jakie przegnite? To są stare dachy wrocławskich bloków, o, wszystko pełno, ale jak śmierdzi. Popatrz, że wojną śmierdzi. O, popatrz. Jakbyś powąchał, to normalnie zapach jeszcze wojennego właśnie ognia. Bomba walnęła, rozwaliło i to jest całe. Wszystkie te płytki to są to same. Z tej samej właśnie, a więc fabryki. O, widzisz, łazienkowe, wszystko, wszystko. To jest po niemieckie, dawne po niemieckie. I ja biorę, bo niektóre są dobre, to jak mi będzie trzeba, o, widzisz. Wszystko, wszystko piękne, ładne płyteczki można właśnie, a więc z tego zrobić. Na jakąś posadzkę, koło pieca ułożę. Przyjechali z Bawarii Niemcy, to po prostu, wie co, z takiego eleganckiego garnituru ściągnął marynarkę i owijał. Mówi, bo się bał, żeby puścić na ziemię, bo to ważne. Ale później przyjechali i powiedzieli, w Bawarii znaleźli ten zakład, jeszcze dalej produkuje. Także istnieje. I to jest właśnie posadzkowe. Thank you.
piece, jak się wykłada szamotowe, właśnie w hutach czy gdzieś, ale i w domach jakby kładasz do pieca, to jak palisz, jak się nagrzeje, to przyjmie właśnie, a więc ciepło. Także w dzień jak napalisz parę razy, to noc i cały budynek będzie grzało. No, ale ja zbieram, bo jak robię, ja tu jak zrobiłem właśnie paleniska, wszystko do środku, wszystko wymurowane szamotem. Dlatego tak ciepło. Całą górę masz, widzisz, jak okiem sięgniesz wszystko przeze mnie i wszystko cegły odłożone. Mam 82 lata i będę miał 200 i taki sam będę, nie zmienię się. Rozumiesz? Jak da Pan, w ręku Pana Boga jest moje życie. O, każdy dzień, każda sekunda dnia w ręku Pana Boga. I widzisz, no i mam już 15 rok, już 15 lat piesek ma. Widzisz, ile to przeleciało, jak szybko. Dopiero niedawno miałem takiego malusieńkiego szczeniaczka, a już 15 roczek, no. Ale jeszcze Pan da, w ręku Pana Boga życie jest swoje. I jeszcze może dać Ci Pan, z 5 lat do 20 lat może pożyjeć, no. Pomalutko chodzi, nie musi gonić, ale już wiesz. Ona już jeszcze przeleci za pileczką, ale już co słabiej. No, dobry pieseczek, piękny. Od malutka, mądra, ja ją od mała uczyłem, ona jeszcze ogląda wszystko, co robię, wie. I wezmę, jakie narzędzie wezmę, cokolwiek robię, ona już wie, gdzie idę. Jak biorę torbę albo co, to już się cieszy, bo wie, gdzie idzie. Tylko, że teraz już daleko nie mogę ją brać, bo muszę ją nieść. Przejdzie właśnie, aby stąd wyjście matrą i siada. Już widzę, że nie może, no muszę ją brać i nieść. Bo ona tak, to ona krótko, a to na ogrodzie chodzi wszędzie i się cieszy. No, chodź piecku, chodź. No. Tam Michał się nagrywa, widzisz? Widzisz, jak ona się przytula, bo ona wolność ma i tu, kiedy chce, wchodzi, kiedy chce, nie, cieplutko. Na wieczór wchodzi i się grzeje i tyle. Miałem 5 lat, to ja musiałem krowy paść, rozumiesz, jako na służbie. Na służbie, bo mi ojciec powiedział, jak nie będziesz pracował, nie dostaniesz jeść. Takie były czasy. W czasie wojny człowiek nienawidział człowieka. Wtedy była właśnie przemoc. To był straszny reżim. My byliśmy pod okupacją i w czasie Hitlera, wojny i Stalina, to tam się nikt z nikim nie liczył, rozumiesz? Ja, rozumiesz, po prostu 7 klas mam, tylko do szkoły jak chodziłem, to były takie ławki, rozumiesz, jedne po drugiej, z jednej strony siedziały dziewczyny, z drugiej chłopaki. Natomiast chodziłem, miałem zeszyt tylko i książkę pod pachą. Były kałamarze takie, które ja teraz wykopuję tutaj, z tego wykopu. I na sztaludze drewnianej były właśnie, a więc te piórka takie, co się wstawia. Teraz to mają udogodnienia w szkole całkowite, a wtedy było inaczej. Jeździłem po świecie. Ja po prostu pracowałem w różnych zakładach. W zakładach dużych, małych, fabrykach. Ci, którzy siedzą, dyrektorzy, oni sobie piją kawkę, koniaczki, rozumiesz? I biorą krocie, a za ciężką pracę ludzie dostają grosze, jałmużnę. I z tym się nie mogłem zgodzić. Edziu, a powiedz mi,
Jak wyglądało to twoje życie przed tym, jak trafiłeś tutaj na wzgórze? Jak wyglądało to życie z Zosią? Ona już chyba nie żyje teraz, bo się chyba zapiła na ten. Nie wiem, ja jej życzę, żeby było jak najlepiej, ale nie mam żalu do niej, bo gdyby była nie piła i to do dzisiejszego dnia bylibyśmy razem. Umiała wszystko zrobić. Świetnie gotowała, świetnie piekła, rozumiesz? No i szyła na maszynie, wszystko dała radę zrobić, rozumiesz? No i na ziemi, wszystko na ziemi. Chciała właśnie gospodarkę, chciała ogród piękny, wszystko. A później alkohol zniszczył wszystko, nie? Ja jej mówiłem, Zosiu, czemu niszczy swoje ciało? Teraz, gdyby tu przyszła, rozumiesz, i się pojawiła i chciała zostać, proszę bardzo. Miejsce dla niej by było. Mogłabyś po dzisiaj siedzieć i się cieszyć, nie? Wolnością. No ale nie chciała, trudno. Każdy ma swoją ścieżkę życia, nie? No to jest ogród, już ogród, właśnie sad zrobiony, rosną drzewa i wszystko. Czereśnie, takie cieniutko, czereśnienka taka była, przyniosłem, a teraz już jest taka gruba. A widzisz, posadzone tam. Drzewko trzeba mieć miłość, żeby gałązka nie zawadzała, bo pójdzie ktoś, co mi uzłamie, nie? A ja wziąłem, przygiąłem, niech se siedzi, ona puszczy liski, o, a żeby już tak. Jak przyrośnie, postawi się do góry, będzie rosła i już będzie tak. O, a tu już mi nie zawadza, bo przechodzę. Ale nie złamie, bo jest żywe. No. Dlatego tak, widzisz, każde drzewko. Posadziłem jesiona, już będzie rósł. Piękne drzewko. A to jest sama siejka, to klon. No to już klon. Niech se będzie. A tu postawiłem, przyniosłem brzuskę małą. I też ją podwiązałem, żeby rosła, bo brzuski są ładne drzewka. A już popatrz, już puszcza, o, pączki. Wszystko idzie. Widzisz, jaki mróz był, a patrz, jak dzisiaj już jak jest zielono. O, widzisz, jakie liski? A za tydzień, jak przyjdziesz, to jeszcze będzie więcej lisków. No. I tak właśnie, a więc, że rośnie wszystko pięknie, pachnie, o. Widzisz, od dołu, wszędzie zielono, coraz bardziej i za chwilę będzie cała buła obrośnięta zielono, pięknie, będzie żywo. Śliwki właśnie, a więc głuk, a tam są jabłonie, wszystko jabłonie, jeszcze jabłka suche widać na górze. Tyle folii, no. Pół dachu bym przykrył. O, widzisz ile? Podwójna folia, potrójna. Cicho. Podwójna, potrójna. Z której strony by lepiej było przeciąć? Co to jest? Jak oni to zrobili? Siedź w stole. O, co ty tam masz? Ja pierniczę. Niemożliwe. Ja tak myślałem, bo to tak wyglądało, że od dołu ciężkie, tam to też. A też są na śruby, no dobre, są rozkręcane. O kurczę. Tak. No kurczę. O, to jest super, no to... Ho, to robota na wszystkie czasy. Ale kółka jakie... O, łożyska. Podwójne, ty. Ale patrzę, ten jest mocny. Ma inne łośki te. No ale ile on kosztował, ty? Prezent to prezent. Super, eleganckie, no. O, to wielkie dzięki.
Michał. I już raz myślałem, że wezmę i zaprzągnę się tu do roboty, żeby ściągnął. Wolałem kupić wózek. No tak, wolałeś, ale nie bój się. Aha, bo to jeszcze przyczepione unii, co tak robią? Silna jest ta łyżka. O! Carmen Sender. Na tym wózku to ho, ho, ho! Ile on jeszcze będzie woził? No, już ma. Za łyżka już nie wyleć. Starszy? Czekaj. Kurde, no muszę to wynieść na górę, bo to pudło się mi przyda. No super. Elegancki, no elegancki, no proszę bardzo. Wózek już będzie do roboty. Już się nie muszę martwić. Będę teraz woził, wiesz co, ile mam jeszcze? Jeszcze mam do wożenia, jeszcze ze 6000 ton. No bo popatrz jaka góra, a ile tam jest jeszcze dookoła? Już tak jak określić, rozumiesz, bym mógł, to już ziemię, glob ziemski bym już trzeci, czwarty raz obchodził dookoła. Przez całe życie, tyle na pieszo. A ton? Ton? Obrany się. Powiedziałeś, zobaczysz co będzie. A ja tak trochę przeczuwałem, że wózkę. Że to tak, bo mi ciężko od jednej strony, a z drugiej lekko. I na taką długość? No. Ale super, no. Mówiłem, kurde, żeby wózek mieć. No. Wielkie dzięki, Michał. Bo jak będę woził tony, to będę myślał, że ciebie wożę. No. O wiele lepszy jest, no, mocniejszy. No. Ale ci powiem, ty teraz rozumiesz, ja się cieszę z wózka, a ty będziesz siedział w domu, a ja będę dalej się pocił, bo muszę dźwigać to. A ja się cieszę, że będzie ci trochę łatwiej może z tym wózkiem, wiesz? Proszę? Cieszę się, że może trochę łatwiej ci będzie z tym wózkiem. Bo jest mocniej, więcej taki, wiesz, wyższy jest, bo tamten ma na ziemi nisko, a patrzę, o ile ten... I tak dostosowany, że jak wezmę, patrzę po łożnie. Ty, widzisz? Kloska jak będę, czy kamień, większy to popatrzę po łożnie. Dużo lepiej będzie, a tamten jest tak właśnie do góry. I będzie super, ale będziesz wiedział, że nie muszę się martwić. Zaskoczyłeś mnie. Dwa dni temu, jak o wózku, gadałeś coś tego? A dzisiaj mi nie przyszło na myśl, że ty właśnie... Bo ty ja cię chciałem wyczuć po prostu, wiesz? Co? Chciałem cię wyczuć, chciałem sprawdzić, czego ty potrzebujesz, dlatego tak cię podgadywałem. No tak, ale nie myślałem, że akurat tak szybko. Były równe szanse, miłość i szacunek. No. Utrata tych trzech znaczeń prowadzi do upodlenia ludzi. Dziękuję i pozdrawiam Edzia i Michała i tych, co mają serce. No, no bo taka jest racja. Widzisz, że ona to pamięta z dzieciństwa. Jak była wolna całkowicie. A teraz to już świat jest zwariowany. Teraz już, Michał, teraz nie ma ludzi radosnych. To się tylko wydaje, że on jest radosny. Nie jest radosny. Cały czas zabieganie. No. Wspaniały reportaż uczy wielkiej życiowej mądrości i filozofii wolności i prawdziwego szczęścia, bez majątku, sławy i władzy. Niesamowity człowiek, który ma bogatą osobowość, której co niektórzy nigdy nie zrozumieją, bo żyją w swych fałszywych perspektywach, które nigdy nic nie wniosą. Ze 20 lat temu odwiedzałem te rejony, mieszkając w pobliżu i trafiłem też na tę górę i pana Edwarda. Wtedy mieszkał jeszcze w takim foliowym namiocie. Cieszę się, że nadal funkcjonuje, a te kilka wizyt u niego głęboko się wryły w pamięć i pozostaną jeszcze na długo. No to ja byłem jeszcze na górze, kiedy on nam pod namiotkiem mały. Cztery kije i folia. To był taki namiot. No. Ja spałem na ziemi.
normalnie na ziemi, a wtedy w 1994-1995 roku, rozumiesz, policja przyszła, wiesz? Kawałek właśnie, a więc poli wystawało spod śniegu, nie? Jak namiot, nie? No i na namiocie też był śnieg. I oni przyszli i podnieśli, a ja leżę. Ty. A oni odskoczyli. Ja mówię, czego przeskarzacie, jak ja sobie leżę, nie? A oni patrzą, przecież jak można zmarznąć. Ja mówię, popatrz się. Podniosłem, a on wsadził rękę, kurczę, jak ciepło. A ja na wykładzinie, tylko na podłodze, na ziemi, na samej ziemi. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. I chcę, żebyście jak najlepiej radowali się i żyli. I żeby wam zdrowie dopisywało. Dziękuję serdecznie, z uśmiechem do was wszystkich. Może Michał, jak mu da Pan Bóg zdrowie i przyjdzie, to nagra następne. No ale nie wiem. Ja też jestem, dzisiaj siedzę, a jutro mnie może nie być. Skąd mogę wiedzieć? Takie jest życie. Człowiek jest tylko maszynką w ręku Pana Boga, więc nie my rządzimy życiem, tylko Pan Bóg. Tak, bywajcie zdrowi, z uśmiechem dla was wszystkich, radujcie się i nawzajem się miłujcie. Tego wam życzę, żebyście się nawzajem miłowali naprawdę, a nie łakomywali. O, o to właśnie chodzi. Tak jak śmieje się do nas słońce, tak my powinniśmy się śmiać do siebie. A co wam nie pasuje, to komentujcie, żebym się poprawił, jak taki zły jest. No i już.